Kolejny do listy dziewiątej. Wycieczka numer 1, Kiata Kalekija. No i drugi numer 4, Dominika. Janusza Ryszkowskiego, wyrównany przez Pawła Kowarka. Siódmy dżokej Dobra Pazur. Waga 58 kg. Edna do tej pory biegał całkiem nieźle. Dwa razy był trzeci w mocnych stawkach. No ale niestety miał przerwę w kliniku, dostawił w niego w lipcu. Zatem ta przerwa źle świadczy o koniu, który no, w tym czasie pewnie nie pracował. Swój był Eritrea. Eritrea, Blasz Janowska, trenowana przez Sergeja Basketowa, środę Jokie Wolof Polskiej, uwaga, 56 kg. Eritrea niewiele nie grała, ale też miał po raz pierwszy dostał we wrześniu. Ostatni miał miarę na ostatniego pokazu. Leksek, którego się wyścigu pierwszej grupy. Eritrea, która nam wydaje, to znaczy Zadowski, który już się zapisze w tej polityce. Wyzwanie prowadzone jest Michałowska, zgoda Aszka. Nas zgodowano przez Małgorzatę Kryszkowicz, również Małgorzata Siódle. Tak, Lacz, Lacz Kolejny Ostatni, kolejny z Koli, zgodowano przez Sergieja Wasiutowa, Siódle Uczeń Sanża Radnego, uwaga, 56 kg. A skalona ostatnio była czwarta, to był najlepszy wynik Wilka Jerze. To była blisko w stawce podobnej do dzisiejszej. I to już jest, proszę Państwa, cała stawka. 6 koni wystartuje w wyścigu na dystansie 1400 metrów. Złota Paszka też odeszła do kanału, a tam sporo zyskała Pyla. Ja Pyla prowadzi, finiszuje przy kanacie. Eritrea od pola, tam jest walka kilku koni, próbuje poprawiać jeszcze Aleksandra. Zdecydowanie Aprila na pierwszej pozycji tutaj. Przepraszam, Eritrea jeszcze pierwsze pola, a przy kanacie Ascalona. Ale tam jeszcze fiksowała dobrze Eritrea. Nie wiem, czy on będzie trzecia. Rozpocznie się miło uroczystość dekoracji zwycięzczyni tego wyścigu. To wyścig pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nagroda specjalna dla 3-letnich koni czystej kwiarowskiej drugiej grupy. Klacz Aprila wygrała ten wyścig. Klacz wyhodowana przez pana Marka Czarnowskiego. Przez niego również jest również pan Marek Czarnowski właścicielem tej klaczy. Klacz trenuje Mariusz Dorowski, a dosiadał jej jockey Kamil Grzybowski. A w imieniu toru wyścigów konnych będzie dekorował pan Witold Sudowy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Jockey Kamil Grzybowski odebrał piękny puchar.
nawet barwy dobre założył. A to wszystko Jagiellonia Białystok. No, ja myślę, że jeszcze raz. Ale co, barwy kamzolu też pod Jagę? Okej, jest. Dziękuję.